Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 49. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Katarzyna Bosacka. Mądrzejemy z Katarzyną Bosacką w dobrym kierunku. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co to znaczy zdrowe jedzenie, ocenia dziennikarka, która zmienia nasze nawyki żywieniowe. A także wielkie finały. W kuchni na scenie zapowiada się zacięta walka, finały programów MasterChef i The Voice of Poland. A także leśniczówka, kameralny ślub, a potem wesele i duża niespodzianka. A także wywiad, kosmiczny wykop, Robert Lewandowski. Podziwia go cały piłkarski świat. On jednak podkreśla, u mnie na pierwszym miejscu jest rodzina. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek zapowiedź tego, co wiosną, czyli kręci się tajemnica zawodowa. Żona, matka, wojowniczka. Ten nowy serial odkryje przed nami wiele tajemnic pogranicza prawa i medycyny. Kobieta zmienia się w waleczną lewicę, gdy na jej męża pada podejrzenie o przekręt. Trwają prace na planie serialu prawniczo-medycznego Tajemnica Zawodowa na antenie TVN wiosną 2021 roku. Stacja kolejny raz stawia na silną postać kobiecą, biorącą sprawy w swoje ręce. Nie zabraknie intryg, zdrad, drobnych przekrętów, poważnych przestępstw i nieoczekiwanych zwrotów akcji, a także miłości, która okaże się motorem działania bohaterki. Co nas czeka? Julia Żurawska jest adwokatką, a jej mąż Andrzej lekarzem. Wszystko wskazuje na to, że stworzyli szczęśliwą rodzinę z dwojgiem dzieci. Wkrótce okaże się jednak, że być może to tylko pozory. Julia trafi bowiem na ślad, który sprawi, że przestanie ufać mężowi. Nie porzuci go, przeciwnie, postanowi dokopać się do głęboko ukrywanej prawdy i oczyścić mężczyznę swojego życia z ciążących na nim zarzutów. Takie wyzwanie obudzi w niej wojowniczkę. Julia zacznie badać inne kontrowersyjne sprawy z dziedziny prawa medycznego. Wszystkie one, jak mówią twórcy, są oparte na prawdziwych historiach. Miłość, paragraf, medycyna i znakomici aktorzy w rolach głównych to gwarancja znakomitej rozrywki. A w rolach głównych Magdalena Różdżka gra żonę Andrzeja, Julię. Porzuci spokój domowego ogniska, by walczyć o dobre imię, a także o sprawiedliwość jako adwokatka w sprawach medycznych. Cezary Pazura wciela się w rolę Andrzeja Żurawskiego, wziętego ginekologa, który jest oskarżony o złamanie prawa. Anna Dereszowska, jej postać to tajemnicza Kinga, koleżanka doktora Żurawskiego ze szpitala. Piotr Stramowski gra prywatnego detektywa Pawła Millera. Piotr Machalica, serialowy Wiktor, ojciec Julii, jest jej wielkim wsparciem. To już druga zapowiedź tego serialu, w tamtym tygodniu już o tym wspominałem, ale teraz trochę szerzej wiadomo, o czym ten serial dokładnie będzie. No właśnie, medyczno-kryminalny, czegoś takiego jeszcze nie było, ale te seriale kryminalne to już jest jakiś trend. A teraz dodaje się tu jeszcze wątek medyczny. Niby takie śledztwa medyczne już były w serialu Diagnoza na przykład, który był emitowany na antenie TVN, no ale tutaj pewnie będzie to mieć bardziej kryminalny charakter niż medyczny i po raz kolejny właśnie silna postać kobieca, bo przecież była wcześniej Chyłka, teraz emitowane są na playerze żywioły Saszy, no a teraz Magdalena Różdżka w głównej roli kobiecej, która właśnie będzie wyjaśniać wszystkie te sprawy. Teraz na kolejną zapowiedź, Twoja twarz brzmi znajomo, nowy sezon, wiemy kto wystąpi. 14. sezon polsatowskiego show będzie pełen gwiazd, zapowiada się ostra rywalizacja. Kogo zobaczymy tym razem? Trzeba umieć śpiewać, tańczyć i do tego mieć talent aktorski. Mimo tak wysokich wymagań chętnych, którzy chcą się sprawdzić w show Twoja twarz brzmi znajomo, nie brakuje. W trakcie czwartej edycji w 2015 roku Tamara Arciuk często zasiadała na widowni, żeby kibicować mężowi Bartkowi Kasprzykowskiemu. Teraz sama zmierzy się z repertuarem światowych i polskich wykonawców. Wśród pań zobaczymy także Maję Chyży, aktorkę Annę Marię Siekludzką oraz Magdę Narożną z grupy Piękni i Młodzi.
Jeśli chodzi o panów, listę otwiera Lesław Żurek, znany z serialu Mała Moskwa. Pojawią się Michał Meyer, Miasto 44 i Zakochani po uszy, Piotr Gawron-Jedlikowski, Pierwsza miłość i Paweł Góral, twórca pierwszego na świecie Insta serialu emitowanego na Instagramie. Nagrania do show ruszą niebawem, tymczasem 18 grudnia o godzinie 20 Polsat pokaże specjalny odcinek. Więcej o tym wkrótce w Teletygodniu. No tak, podobno zdjęcia do twojej twarzy już ruszyły, no już wiadomo kto wystąpi, więc to pierwszy raz jest, żeby w grudniu już było wiadomo kto wystąpi, ale podejrzewam, że produkcja zabezpiecza się na ewentualność taką, że w lutym, na przełomie lutego i marca może być trzecia fala pandemii i że będzie ciężko zrealizować nagrania i na przykład trzeba by było je odwołać aż do jesieni, tak jak to było wiosną, różne produkcje były przekładane w związku z trudną sytuacją epidemiczną, więc producenci idą trochę naprzód i zaczynają produkcję wcześniej, że nawet gdyby po drodze coś się zdarzyło, to może uda się wyprodukować sezon, który może być emitowany na przykład od marca na antenie Polsatu, więc będzie zachowana ciągłość tych edycji, nie będzie musiała być robiona przerwa. Tu plusem tego programu jest to, że on jest realizowany wcześniej. Jasne, występy są nagrywane na żywo, o co były już afery w pierwszych edycjach, że jak to na żywo, jak to nie do końca na żywo, bo wcześniej nagrane. No ale głównie ten program jest wcześniej nagrywany i później montowany i później jest emitowany, czasami kilka tygodni później, więc to wychodzi temu programowi na dobre, bo można odcinki nagrać już teraz w grudniu czy w styczniu i nie trzeba się obawiać, że na przykład w związku z sytuacją epidemiczną trzeba będzie przerwać zdjęcia. Może uda się producentom nagrać całą edycję wcześniej i widzowie będą co mieli oglądać wiosną. Czas teraz na hity, seriale i wśród tego tygodniowych propozycji jedna nowość – Grzesznica. Wychowana przez religijnych fanatyków, Cora Tanetti jest nieszczęśliwa w małżeństwie. Pewnego dnia z nieznanych przyczyn zabija przypadkowo spotkanego Frankiego Belmonta. Detektyw Harry Ambrose postanawia poznać motywy zbrodni. Premiera tego serialu w środę, 9 grudnia o 22.35 w TVN7. Czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tego tygodniowych propozycji nowości. Zima na Półwyspie Iberyjskim. Półwysep Iberyjski to cel wędrówki tysięcy ptaków, które przylatują tu z północnej oraz środkowej Europy, aby przeczekać zimę. Wśród nich są żurawie z zachodniej Polski. Premiera tego programu w sobotę, 5 grudnia o 16 w Planet Plus. Kolejna z premier to Egipt z powietrza, podróż w czasie. Podniebna wyprawa ukazuje, jak starożytna historia Egiptu ukształtowała jego teraźniejszość i wpływa na przyszłość. W pierwszym odcinku wyruszymy wzdłuż najważniejszej rzeki regionu Nilu. Premiera tego programu w niedzielę, 6 grudnia o 14 na National Geographic. Kolejna z propozycji to Dr. T, weterynarz z Teksasu. Dr. Lauren Thielen z Lewej prowadzi w Teksasie klinikę. Trafiają do niej często chore, egzotyczne zwierzęta od strusia po jeże. Tym razem pomaga wielkiemu ptakowi, który ma poważny problem. Premiera tego programu w środę, 9 grudnia o 18 na National Geographic Wild. Kolejna z propozycji to polowanie na Hitlera. Twórcy serii postanawiają prześledzić zagadkowe losy Hitlera. Jadą do Berlina, gdzie odkrywają nieznane wcześniej piąte wyjście z bunkra Führera. Odwiedzają też kryjówkę nazistów w Argentynie. Premiera tego programu w poniedziałek, 7 grudnia o 22.45 w Focus TV. Kolejna z propozycji, Strongman pożera Amerykę. W Polsce mamy Pudziana, a w Ameryce króluje Eddie Hall, zdobywca tytułu World's Strongest Man w 2017 roku. By utrzymać masę, bierze udział w zawodach jedzenia hot dogów czy naleśników. Premiera tego programu w piątek, 4 grudnia o 21.10 w Kuchnia Plus. Kolejna z propozycji z kategorii Domi Kuchnia, czekolada, słodko-gorzki biznes. Najwięcej czekolady zjadają Szwajcarzy. Tytułowy przysmak to biznes wart rocznie 100 miliardów dolarów. By dotrzeć do największych plantacji kakao, często nielegalnych, trzeba odwiedzić wybrzeże Kości Słoniowej. Premiera tego programu w niedzielę, 6 grudnia o 21.55 w Focus TV.
Teraz coś z kategorii mocne opowieści. Klątwa Trójkąta Bermudzkiego. Twórcy dokumentu sugerują, że według najnowszych odkryć wydarzenia, do których dochodzi w Trójkącie Bermudzkim, mają związek z kosmitami. Czy to prawda? Wątpliwości jest więcej niż faktów. Premiera tego programu w sobotę 5 grudnia o 21 w Discovery Science. I jeszcze jedna z propozycji. Szlakiem przeklętych miejsc. Pierwowzorem słynnego Drakuli mógł być XV-wieczny gospodar wołoski Vlad Palownik. Sam Sheridan zgłębia tajemnicę klątwy, którą ten mało znany władca rzucił na swój kraj. Premiera tego programu w niedzielę 6 grudnia o 12 na National Geographic. Czas teraz na hity filmowe i wśród tego tygodniowych propozycji jedna premiera w TV, Emma. Młoda arystokratka, która często wciela się w rolę swatki, mierzy się z miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie prawdziwe uczucie, na podstawie powieści Jane Austen. Premiera tego filmu w sobotę 5 grudnia o 19 w Canal Plus Premium. Poza tym premierę będą miały Oficer i Szpieg oraz Swingersi w Canal Plus Premium, a także Królowie Charm City i Szczygieł w HBO. To już święta? Jeszcze nie, bo za 3 tygodnie, ale w TV dziewczyna otrzyma niezapomniany prezent, jakim będzie chłopak pod choinkę, z którym wybierze się na świąteczną randkę, a potem będą zaślubiny. W Mikołajki napiszemy list do M, 1, a może nawet 3, a razem z uczniem i córką świętego Mikołaja ruszymy mu na ratunek. Poza tym Kevin po raz czwarty zostanie w domu, tak jak i Finn, który udaremni świąteczny skok. Dowiemy się, jak słodko smakują święta, kiedy aniołowie śpiewają w zaczarowanej witrynie. Wybierzemy się też w podróż ekspresem polarnym na święta w Pemberley, albo zrobimy podmiankę i po firmowej gwiazdce spędzimy ostatnie święta w domu. Śnięty i zły Mikołaj razem z Grinchem spróbują zniszczyć święta, ale i oni na koniec w cichą noc uwierzą w święta, tak jak i krankowie, którzy po raz kolejny będą przygotowywać je na last minute. Czas na piątek i nowy sezon Nagi Instynkt Przetrwania Elita. Ten program nieprzerwanie od 2013 roku cieszy się zainteresowaniem miłośników adrenaliny. Jego twórcy obiecują, że nowy sezon dostarczy nam jeszcze więcej. Oto 12 fanów z Survivalu jedzie do buszów RPA. Mają tu spędzić 40 dni, podczas których nieraz przyjdzie im zmierzyć się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. W okolicy panuje niewyobrażalny upał. W każdej chwili można też stanąć oko w oko z krokodylem albo lampartem. Przetrwanie śmiałków będzie zależało od tego, czy potrafią myśleć i działać grupowo. Słyszałem o tym programie, ale uczciwie powiem, że nie widziałem ani jednego odcinka. Nie wiem, który to już jest sezon, ale od 2013 roku, gdyby nawet dwa sezony co sezon, czyli wiosenny, jesienny, były produkowane, no to będzie już ich pewnie z 14, gdyby tak liczyć. No, ale nie widziałem nigdy żadnego odcinka. Wiem tylko jedynie tyle, widziałem może gdzieś jakieś urywki na YouTubie, że po prostu ci uczestnicy są nadzy i właśnie w tym buszu muszą wytrwać te 40 dni. Są pozostawieni samym sobie. Trochę jak w tych odcinkach Survivor, no ale tam wszyscy są ubrani, tam są drużyny i tam są jakieś konkurencje drużynowe i tam przynajmniej mają jakieś schronienie, a tutaj w jakimś buszu w RPA ci ludzie muszą przetrwać. Nie wiem, czy ten program cieszy się aż taką popularnością, że przez tyle lat jest emitowany. Mimo to nie widziałem żadnego dotychczasowych odcinków. Premiera nowego sezonu Nagiego Instynktu Przetrwania w piątek, 4 grudnia o 22 w Discovery Channel. Czas teraz na temat Sokładki i pierwszy z finałów The Voice of Poland. Poznamy najlepszy głos. To już ostatni odcinek 11 edycji muzycznego show. W finale w pojedynku o wygraną zmierzy się 4 uczestników. Będą śpiewać w duetach ze swoimi trenerami oraz solo. Część fanów programu już wybrała swego zwycięzcę, Adama Kalinowskiego, wokalistę z drużyny Thompsona i Barona. On musi wygrać, nie ma sobie równych. Tak komentowano każdy jego występ. Ta edycja jest jednak pełna zwrotów akcji.
Tych zwrotów akcji jest pełno i często wszyscy, którzy komentują później te odcinki w internecie, no to mówią, że niesprawiedliwie byli eliminowani uczestnicy, którzy byli lepsi od tych, którzy zostali, więc często ta niesprawiedliwość tutaj się pojawia, a wyjątkowo chyba dużo w tej edycji jest zarzutów do trenerów, że pozbywają się osób, które naprawdę mają talent. W poprzednich edycjach może też były takie protesty, bowiem zawsze są protesty, jak ktoś odpada i na to nie mają wpływ widzowie, tylko uczestnicy odpadają, bo jury tak zdecydowało, to zawsze się znajdzie jakaś grupa, że mówią, że to niesprawiedliwe, no ale teraz tych protestów jest chyba dużo więcej niż w poprzednich edycjach, czy w ogóle w jakichkolwiek innych programach tego typu. Finał 11. edycji The Voice of Poland w sobotę 5 grudnia o 21 w TVP2. Kolejny z finałów to finał programu Usłyszcie Nas. Zdecydują widzowie. Podziwialiśmy talenty i czasami kontrowersyjne występy 18 uczestników show. Wszyscy pierwszy raz prezentowali się przed tak dużą publicznością. Wspierało ich grono mentorów, którzy choć komentowali popisy uczestników, to ich nie oceniali. To zadanie należy do widzów, którzy dziś podczas głosowania online wybiorą dwójkę zwycięzców. Każdy otrzyma po 50 tysięcy złotych. Decyzja należy do widzów, mówią mentorzy Krzysztof Hirschtried, Łukasz Lotkowski, Monika Kuszyńska i Przemek Kosakowski. W środku prowadząca show Drag Queen Chimera. Mówiłem, gdy ten program startował, że to taki trochę inny talent show, bo rzeczywiście ci uczestnicy nie są oceniani przez jury, są tylko komentowani, zazwyczaj są podziwiani, bo te talenty są dość nietypowe, niekiedy takie niszowe, bym powiedział, że one raczej do Mam Talent by się nie nadawały, bo po prostu nawet gdyby przeszli przez te pierwsze castingi, to później by odpadli na tych całych preselekcjach i tak dalej, gdy są odrzucani kolejni uczestnicy, którzy nie dochodzą do tych ćwierćfinałów, więc tacy uczestnicy pewnie nie mieliby szans w programie typu Mam Talent, no a tutaj to program specjalnie dla nich, właśnie dla takich nietypowych talentów i dobrze, że to widzowie, tylko widzowie zdecydują w przypadku zwycięzcy, a właściwie dwóch zwycięzców, bo będzie dwóch równorzędnych zwycięzców, którzy otrzymają po tyle samo, czyli po 50 tysięcy złotych, więc jak najbardziej jest to sprawiedliwe, że to widzowie zdecydują, kto najbardziej im się podobał. Na programu Usłyszcie Nas w niedzielę 6 grudnia o 22:30 w TTV. Ale zanim finał Usłyszcie Nas, wcześniej finał Masterchefa, ostatnie kulinarne starcie. Na placu boju została już tylko trójka kucharzy amatorów. Rafał, na co dzień pracujący w branży motoryzacyjnej, Ola, specjalistka od edukacji ekologicznej, a także prowadząca firmę budowlaną Sylwia. Dzisiaj ci uczestnicy programu zawalczą o wymarzony tytuł Masterchefa 9. edycji. W pierwszym finałowym zadaniu będą musieli przygotować 3 potrawy na bazie leśnych grzybów z kotlecikami jagnięcymi oraz inspirowane francuskim deserem naleśnikami crepe Suzette. To zadanie rozstrzygnie, który z zawodników stanie do ostatecznej finałowej walki, ponieważ pod koniec konkurencji jurorzy wszystkie przygotowane dania ocenią w skali od 1 do 3 punktów. Osoba, która zdobędzie ich najmniej, odpadnie. Do ostatniego kulinarnego wyzwania przystąpi pozostała dwójka. Kucharze przygotują 3 daniowe autorskie menu degustacyjne. Którą propozycję jurorzy uznają za najpyszniejszą i godną tytułu mistrza? Przekonamy się. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych, kontrakt na wydanie własnej książki kucharskiej. No tak, Masterchef to program, który śledzę chyba od pierwszej edycji, tak mi się wydaje. No i ta edycja jest inna, już o tym kilkakrotnie mówiłem. No i finał też nie odbędzie się w studiu telewizyjnym, tylko na jakimś zamku, z tego co widziałem w zwiastunie, więc na pewno taka odmiana. No i w tej edycji królowały głównie dania polskie, można było zobaczyć kuchnię z różnych regionów. To na pewno fajne, promocja polskiej kuchni, a nie tylko chińszczyzna, kuchnia francuska, meksykańska i tak dalej, bo tych kuchni było pełno w tym programie, bo zazwyczaj te warsztaty kulinarne i później półfinał odbywał się gdzieś za granicą, niekiedy na odległych zakątkach, bo zawodnicy byli w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, nawet w Singapurze. A teraz ze względu na pandemię królowała kuchnia polska i poprzypominali sobie niektórzy, jak gotuje się tradycyjne polskie potrawy i pewnie nie zabraknie ich również w finałowym odcinku. Finał 9. edycji Masterchefa w niedzielę 6 grudnia o 20 w TVN.
Chwilę jeszcze się zatrzymuję przy programie telewizyjnym na niedzielę, bo w niedzielę Mikołajki i o 18.45 Mikołajkowy blok reklamowy. Już po raz 17 zostanie wyemitowany specjalny program, z którego cały dochód w całości trafi do małych podopiecznych Fundacji Polsat. Ten blok do obejrzenia w niedzielę 6 grudnia o 18.45 w Polsacie. Czas na kolejną z premier. Nie była ona umieszczona przy hitach dokument, ale jest w poniedziałek. Zachwycająca północ. Cuda na końcu świata. 5-odcinkowy serial odkryje przed nami piękno surowej przyrody. Pokaże też, jak dbają o nią mieszkańcy. Bohaterami poszczególnych odcinków tego wyjątkowego serialu są Laponia, Norwegia, Szwecja, Islandia oraz Finlandia. Program jest umieszczony na stronie z poniedziałkiem, ale premiera pierwszego odcinka odbędzie się w sobotę 5 grudnia o 17 w Planet Plus. Kolejna z premier to Śladami wielkich kompozytorów Jan Sebastian Bach. Australijscy filmowcy postanowili zmierzyć się z legendą 6 wybitnych kompozytorów muzyki klasycznej. Dotarli więc do miejsc, gdzie artyści dorastali, pracowali oraz przeżywali dobre, ale i te gorsze chwile. Dzięki temu łatwiej nam będzie zrozumieć ich twórczość. Bohaterem pierwszego odcinka jest Jan Sebastian Bach. Trafimy więc najpierw w okolice zamku Wartburg do miasteczka Eisenach, w którym urodził się muzyk, a potem jego śladami przemierzymy Niemcy i dotrzemy do Lipska, najważniejszego miasta w życiu kompozytora. Program umieszczony jest na stronie z wtorkiem, ale po raz kolejny premiera jego odbędzie się wcześniej, bo w poniedziałek 7 grudnia o 22 w Planet Plus. Czas na czwartek i sport. Liga Europy, Lech Poznań, Rangers FC. Rangersi przylatują do Poznania. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Glasgow kolejorz był bliski wywalczenia remisu. Jednak chwilę nieuwagi defensywy naszej ekipy wykorzystał Alfredo Morelos. Tymoteusz Puchacz, obrońca Lecha, po tym spotkaniu powiedział: to był typowy mecz do pierwszej bramki. By teraz na bułgarskiej strzelali tylko gracze Lecha. Transmisja z tego meczu w czwartek 10 grudnia o 18.50 w TVP2. Na koniec pani Ilona Łebkowska, bardzo długa reklama. Znów będzie o reklamie, pomyślicie państwo po przeczytaniu tytułu. Tak, będzie i o tym, ale przede wszystkim będzie o nowym programie TVN, hucznie zapowiadanym od dawna jako hit. Po remisji w sobotni wieczór także wskazuje na to, że stacja uznała show za swojego asa w rękawie. Teraz już wiecie pewnie państwo, o czym pisze. O LEGO Masters, czyli turnieju dla fanów najpopularniejszych klocków świata. Miał to być telewizyjny turniej rodzinny. Jeśli o rodzinie mowa, to każdemu z rodziców zdarzyło się zapewne bolesne nadepnięcie gołą stopą na mały kolorowy klocek LEGO, który dziwnym trafem nie załapał się na wieczorne sprzątanie zabawek z podłogi. Miłe to nie jest, wiemy wszyscy, ale postanowiłam nie wspominać danej rodzicielskiej traumy, ani nie uprzedzać się. Pełna dobrej woli usiadłam do oglądania premierowego odcinka LEGO Masters i wynudziłam się setnie. Wierzę, że jeśli ktoś jest absolutnym pasjonatem budowania konstrukcji z tych kolorowych klocuszków, może być na maksa wciągnięty w rywalizację kilku par. Jednak mnie ogarnęło znużenie, kiedy drużyny najpierw budowały obiekty z LEGO miasta, a potem miały pokazać ich destrukcję. Szczerze mówiąc, nic mnie to nie obeszło, a zaskoczył jedynie fakt, że wśród wszystkich zawodników tylko o jednym można powiedzieć, że jest nastolatkiem. Reszta to dorośli. No cóż, podobno wszyscy mamy w sobie coś z dziecka, ale przyznam, że byłam trochę zdziwiona. W kolejną sobotę postanowiłam jednak dać miłośnikom LEGO jeszcze jedną szansę. Tym razem uczestnicy mieli zniszczyć swoje budowle w określonym losowaniem sposób. No nie, pomyślałam, znowu niszczenie, czyżby przy drugim odcinku skończyły się pomysły scenarzystów programu i po obejrzeniu pierwszej destrukcji z ulgą przełączyłam się na Netflix. Nie wiem, ile odcinków ma mieć LEGO Masters, ale śmiem podejrzewać, że chyba za wiele. Marcin Prokop jako prowadzący wręcz wychodzi z siebie, starając się ożywiać program dowcipami i zabawnym zachowaniem. Ale jak mawiał klasyk, spróżnego i Salomon nie naleje. Program jest według mnie niemiłosierny.
miłosiernie statyczny ani to wina uczestników, ani jury. Po prostu chyba nie da się z pomysłu budowania z klocków wiele wycisnąć. W ostatecznym efekcie cały program robi wrażenie jednej wielkiej reklamy klocków i mniemam, że nieprzypadkowo trafił na antenę w takiej porze roku, gdy wszyscy rodzice, dziadkowie i ciocie gorączkowo kombinują, jaki prezent kupić mamusińskim pod choinkę. Więc spojrzą w sobotni wieczór na TVN i inspiracja gotowa. Czy to źle? Zapytacie? Niby nie, ale troszkę przydługa ta reklama, nie sądzicie? A przede wszystkim, dlaczego nazywa się turniejem czy show? No tak, pani Ilona potwierdziła to, o czym mówiłem na początku. Ja też przysnąłem przy tym odcinku, przyznaję. Zanudził mnie na śmierć ten pierwszy odcinek. Naprawdę, było to nudne, było to statyczne i wszystko, co tutaj jest napisane, co przed chwilą przeczytałem, to jest prawda, że trudno jest wykrzesać z budowania z klocków coś sensownego, coś atrakcyjnego. Jasne, były te detonacje w drugim odcinku, że te budowle wybuchały, czy zostały zrzucane, ale najpierw było to budowanie, które no było nudne, więc nic tu ciekawego się nie pojawiło. O jury już mówiłem, że czepiali się kanciastości. W trzecim odcinku może się nie czepiali tak strasznie tej kanciastości, bo mimo woli fragmenty zobaczyłem tego odcinka, ale nie pokusiłem się już oglądać cały odcinek. Tak jak pani Ilona, obejrzałem pierwszy i później drugi odcinek, żeby sobie wyrobić zdanie, żeby nie skreślać tego programu po pierwszym odcinku, bo z tymi pierwszymi odcinkami tak bywa, że one są raczej niemrawe, bo ci uczestnicy się muszą rozkręcić, jury się musi rozkręcić. Rozkręcony to jest tylko Marcin Prokop, no ale to nie pierwszy program, który prowadzi, więc on próbuje, robi wszystko, żeby ten program był atrakcyjny, tak jak Ela Romanowska w Anything Goes, ale jazda. To samo, dwoi się i troi, żeby ten program był śmieszny, a ten program śmieszny nie jest. Więc tutaj też Marcin Prokop robi wszystko, żeby Lego Masters był programem atrakcyjnym. Wydaje mi się po tych dwóch czy trzech odcinkach, że to będzie pierwsza i ostatnia edycja tego programu. No i właśnie, to jest taka darmowa reklama klocków Lego i to w najlepszym czasie, w prime time, czyli po godzinie 20 w sobotę, kiedy to największa widownia zasiada przed telewizorami. Jestem ciekawy, jak wygląda w ogóle oglądalność tego programu i czy z odcinka na odcinek spada, tak jak to było w przypadku Hipnozy, która kiedyś była emitowana, czy ludzie może z zaciekawieniem oglądają to, jak wygląda ta żmudna praca budowania, tworzenia konstrukcji z klocków Lego. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. W tym tygodniu śmiało można powiedzieć, że to już koniec wszystkich jesiennych ramówek, bo będą wyemitowane ostatnie finały programów, które są emitowane od września. Zostaje tylko jeden program Lego Masters, o którym przed chwilą mówiłem i mam nadzieję, że nie będę już więcej o nim musiał mówić, bo nie mam nic dobrego do powiedzenia na temat tego programu. Pomysł może jest ciekawy, ale zrealizowany jest kiepsko i ten program jest po prostu nudny. No, poza tym finały programów The Voice of Poland, MasterChef i Usłyszcie Nas. O wszystkich tych programach już trochę wcześniej powiedziałem, więc może nie będę już więcej mówił, no ale to taka jest kolej, że po prostu jest 12-13 odcinków emitowanej, w końcu jest finał i w końcu dowiemy się, kto zwyciężył. A poza tym zostają kanały tematyczne. Bardzo dużo tych premier w tym tygodniu znalazłem. Niektóre nowe serie się rozpoczynają, że od pierwszego odcinka można obejrzeć jakieś ciekawe programy. Oprócz tego są platformy streamingowe, o których teletydzień dzisiaj zapomniał, bo nie zauważyłem w ogóle stron z propozycjami platform VOD. Nie wiem, czy temat się wyczerpał, czy po prostu przez to, że bardzo dużo reklam się pojawiło, między innymi słynna już reklama, piękna i długa reklama Apartu, pojawiła się teraz w wersji papierowej. Może przez to brakło miejsca na propozycje VOD, a tam ciągle pojawia się coś nowego i wiele fajnych seriali, czy wiele nowych sezonów. Na przykład sezon The Crown, który się pojawił niedawno. Z zaciekawieniem obejrzałem już cały. Więc na pewno wybór jest duży, ale nie w telewizji, chyba że na kanałach tematycznych. Na innych kanałach to już naprawdę rozpoczyna się sezon świąteczny. Nawet widzę po tym, gdy przygotowywałem planszę w tamtym tygodniu, tych filmów było dużo mniej. W tym tygodniu jest więcej i z każdym tygodniem tych filmów będzie przybywać, bo jest sezon świąteczny, więc telewizją łatwo jest puścić po prostu filmy o tematyce świątecznej, a tych filmów w Stanach Zjednoczonych powstaje tyle. Większość z nich jest zła, te wszystkie filmy są beznadziejne.
rodzinny, jest może kilka, może 4-5 dobrych filmów świątecznych, a reszta to jest cały wielki świąteczny kicz ze sztucznym śniegiem, z jakimiś reniferami, mikołajami i tak dalej. Więc dobrych filmów świątecznych jest bardzo mało, no ale jak ktoś na przykład nie widział, albo ktoś chce się już wprowadzić w klimat świąteczny, bo jakby nie patrzeć, jest już po Black Friday, więc w Stanach Zjednoczonych sezon świąteczny w pełni, a i w Polsce widzę, że już pojawiają się na rynkach choinki, więc coraz bliżej święta, jak śpiewano w reklamie Coca-Coli, więc blisko, coraz bliżej i z każdym tygodniem spodziewam się, że propozycji świątecznych będzie coraz więcej. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!